Dobrze, a teraz chciałbym, byśmy mogli czytać Boże Słowo, rozważać Biblię, ale zanim będziemy to robić, to mam takie pytanie, czy ktoś pamięta, o czym mówiliśmy przez ostatnie tygodnie? Mówiliśmy o byciu uczniem Jezusa Chrystusa. I podsumowaliśmy całe to nauczanie sześciotygodniowe, czy sześcioniedzielne, cykl sześciu nauczań na temat bycia uczniem. Jestem ciekawy, czy ktoś pamięta, kto to jest uczeń. Uczeń ma kilka takich charakterystycznych cech, mówiliśmy. Po pierwsze, uczeń kocha Boga. Po drugie, kocha... A po drugie, kocha to, co kocha Bóg. Czyli Bóg kocha swoją rodzinę, czyli Kościół. Bóg kocha Boże Królestwo. Bóg kocha dawać, kocha głosić Ewangelię. Więc jeśli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa tak naprawdę, to będziemy kochali te wszystkie rzeczy robić. Będziemy kochali Boga, kochali ludzi. Będziemy kochać wszystko to, co kocha Bóg. Więc to pytanie, jakie ciągle sobie zadajemy, co tak naprawdę kochamy? Niektórzy kochają lody. Inni kochają wiele różnych rzeczy, ale pytanie, jakie chcę, żebyśmy zapamiętali, to czy kochamy Boga? I mam jeszcze dwie książki, które każdy, ktokolwiek przyjdzie do mnie najszybciej, może je dostać na temat bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Proszę bardzo, warto siedzieć z przodu, proszę bardzo. Niech te książki będą dla was zachętą, inspiracją. Jeśli ktoś jeszcze takiej książki nie czytał, po nabożeństwie może się do mnie zgłosić. Spróbujemy coś zrobić, żeby jeszcze je zdobyć. To są książki na temat tego, jak zostać uczniem Jezusa Chrystusa. My bardzo lubimy niespodzianki w Kościele, prawda? Nigdy nie wiadomo, co się będzie działo, co kto dostanie albo co kto da, tak? Nie wiadomo, co się będzie działo. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Będziemy mieli kolektę czy ofiarę na sam koniec nabożeństwa. Taką robimy zmianę, tak? Jedna rzecz u nas w Kościele jest stała, ciągłe zmiany. I teraz już chciałbym, byśmy mogli rozważać dzisiejszy temat, wezmę jednak Biblię, żeby zachęcić wszystkich tych, którzy używają analogowy sposób Pisma Świętego. Ja używam ją codziennie i bardzo polecam to, żeby ze sobą przynosić Pismo Święte, Biblię na każde z naszych spotkań. Bardzo mocno zachęcam do tego, żeby nie tylko przychodzić, ale i otwierać i czytać. I naprawdę myślę, to nie jest takie istotne, czy to jest analogowa forma, czy cyfrowa forma w naszych komórkach, czy w naszych tabletach. W jakikolwiek sposób zachęcam, żebyśmy przebywali w Bożym Słowie, żebyśmy je otwierali, wystawiali się na Jego działanie, ponieważ Bóg przez nie chce najbardziej nas błogosławić. I dzisiejszy temat, jaki chcemy rozpocząć i kontynuować przez najbliższe tygodnie, to jest taka seria na temat tego, jak mieć naprawdę udane życie. Czy ktoś jest zainteresowany? Jak mieć naprawdę udane życie? Innymi słowy, mówiąc bardziej takim językiem biblijnym, chrześcijańskim, będziemy mówić o tym, jak być naprawdę błogosławionym przez Boga, tak? Każdy chce być błogosławiony. Każdy chce mieć powodzenie. Ale będziemy mówić o pewnych zasadach, takich bardzo podstawowych zasadach, o których mówi ta księga odnośnie naszego życia. Jak być człowiekiem naprawdę błogosławionym, jak mieć udane życie. Aby mieć udane życie, mój pierwszy punkt brzmi tak, potrzebujesz Bożego błogosławieństwa. Bez Boga nie mamy nic. Bez Boga nawet deszcz nie pada. Bóg stworzył ten świat. Bóg błogosławi ten świat. Ale w szczególny sposób wierzymy, chce Bóg błogosławić nas, Jego dzieci, czyli ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jeśli jeszcze mówisz, ja całym sercem w Niego nie uwierzyłem, nie wierzę, zachęcam, zrób wszystko, co możesz, aby dzisiaj powierzyć swoje życie Jezusowi. Jeśli chcesz powiedzieć, Jezu, ja decyduję się i za to na 100%, to jest najlepszy wieczór, by dzisiaj to zrobić. To zmieni całkowicie twoją perspektywę, Twoje życie, twoje otoczenie, wiele rzeczy zacznie się zmieniać tylko dlatego, że postawiłeś Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. Więc jak być błogosławionym? Jak naprawdę mieć udane życie? W Biblii jest dużo rad na ten temat, bardzo dużo i oprzemy się właśnie na tej księdze, ale chciałbym zadać takie nam pytanie na początku jeszcze, co jest najważniejsze? Co naprawdę jest najważniejsze? I mam od razu odpowiedź. Najważniejsze jest to, co jest najważniejsze. Są rzeczy, które powinny być pierwsze, które powinny być najważniejsze. I jeśli nimi się zajmiemy i
będziemy wiedzieli, co jest najważniejsze, wiele innych rzeczy w naszym życiu się ułoży. I pierwszy fragment Biblii, jaki chcę zacytować, myślę, że możemy je przeczytać w naszych Bibliach albo stąd tutaj, to jest Ewangelia Jana, 10 rozdział i 10 werset. I tam jest powiedziane o diable, szatanie, przeciwniku ludzi i o Jezusie Chrystusie. Tam jest napisane, że złodziej, czyli diabeł, szatan, przychodzi tylko po to, żeby kraść, wytracić, zarżnąć, po prostu zgubić i zniszczyć. Ale Jezus Chrystus 2000 lat temu przed z nieba na ziemię po to, żeby owce miały życie i miały je, jakie? Obfitości. Owce to ludzie, którzy wierzą w Jezusa. Owca to każdy z nas. Więc Jezus przyszedł z nieba na ziemię po to, aby dać nam naprawdę obfite życie. Ci, którzy studiują język grecki, to wiedzą, że to życie, zachęcam, ktoś jeszcze nie studiuje, by zaczął studiować. Naprawdę warto jest studiować języki oryginalne. Mamy wiele uczelni, najbliższa WSTS tutaj w Polsce. I tam dowiadujemy się, że w języku oryginalnym greckim, w którym został napisany Nowy Testament, słowo życie jest to słowo zoe. Zoe, zoe. I to słowo oznacza życie, uwaga, które nigdy się nie kończy, życie wieczne, naprawdę spełnione, życie w pełni, najlepsze życie, jakim człowiek może żyć. Więc chodzi o to, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię nie tylko po to, by dać nam jakieś życie, żebyśmy w ogóle żyli, egzystowali na tej ziemi, na planecie Ziemia, ale żebyśmy żyli pełnią życia. Żebyśmy mogli żyć całą pełnią, czerpać z radością i żebyśmy mogli żyć życiem już tu na ziemi, które trwa wiecznie i nigdy się nie kończy. Takie życie Bóg ma dla nas. I Biblia mówi, że jest to życie w obfitości. Czy ktoś chce mieć życie w obfitości? Życie w obfitości jest to życie, jakie Bóg przez Jezusa Chrystusa oferuje nam. I teraz, jak mieć takie życie jeszcze tutaj na ziemi? Ja odkryłem bardzo ciekawą rzecz, że Kościół bardzo dobrze przygotowuje ludzi na przyszłość, na wieczność, ale niekoniecznie przygotowuje dobrze ludzi na życie tu na ziemi teraz. Rozumiem, o co chodzi? Mówimy o zbawieniu, mówimy o Królestwie Bożym, mówimy o niebie, mówimy o przyszłości, ale ważne jest, byśmy tu na ziemi każdego dnia wiedzieli, jak żyć, by przygotowywać się na wieczność. I dlatego o tym będzie cała ta seria, będzie cały ten cykl, dlatego o tym będziemy mówić. I powiedziałem tak, najważniejsze jest najważniejsze, najważniejsze jest pierwsze, pierwsze jest najważniejsze. Drugi werset, jaki chcę, abyśmy mogli sobie przypomnieć, bo wielu z nas go zna, to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. A on mówi tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy ktoś potrzebuje czegoś jeszcze w swoim życiu, żeby coś Bóg mu dodał? Ktoś potrzebuje czegoś? Może to finanse, praca, zdrowie, rzeczy materialne, duchowe, pokój, miłość, relacje. Jeśli czegokolwiek potrzebujesz, to naturalny ludzki sposób zdobycia jest tego, aby tego szukać, aby o to nawet się modlić i nawet wierzyć, że Bóg to da. A Bóg mówi, sposób mój jest całkowicie inny. Mówi, mój sposób jest taki, aby po prostu szukać mnie, bo ja to wszystko mam i tobie dam. I my jako ludzie często wpadamy w taką pułapkę, by szukać wszystkiego innego. Boże, daj mi pracę. Boże, potrzebuję męża. Boże, żonę. Boże, stypendium. Boże, potrzebuję przełomu. Boże, no żeby ten samochód mi nareperowali, miał czym jeździć do kościoła. Nie, nie, tak nie mówimy często. Chociaż do pracy, Panie. Boże, daj mi lepszy, nowy, pomóż. Boże, chociaż rower. I my często modlimy się, o Boże, chciałbym w dobrym mieszkaniu mieszkać, żeby nie było tych mrówek i tych prusaków. Nie mamy czasami takich sytuacji, jakby było dobrze, żeby wiele rzeczy się zmieniło. I szukamy tych rzeczy, a Bóg mówi, by szukać najpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości. W tym Królestwie jest Król, Jezus Chrystus. I uwaga, wszystko inne da nam sam Bóg. Zdradzę teraz wam tajemnicę, jeśli tak mogę powiedzieć. Wielu z nas ją zna, więc ją przypomnę. O co chodzi? Wielu z nas szuka bardziej Bożej ręki niż Bożej twarzy.
Jaka jest różnica między szukaniem, starotestamentowy język mówi oblicze, twarz Bożego oblicza, a szukaniem Bożej ręki. Więc ręka reprezentuje wszystko to, co Bóg dla nas ma. Uzdrowienie, błogosławieństwo, wyzwolenie, pomoc, łaskę, relacje, pracę, fizyczne i materialne rzeczy i duchowe rzeczy. Bóg to wszystko dla nas ma. I my często tego szukamy, o to prosimy, nawet pościmy, nawet przychodzimy rano i modlimy się, błagamy Boga o to. A Bóg chce przede wszystkim, abyśmy spędzili z Nim czas, szukając Jego twarzy. Co to znaczy szukając Jego twarzy? Przebywając z Nim, dla samego przebywania z Nim. I kto z nas wie, że jeśli ktoś z kimś przebywa, kto wszystko ma i jest dość bogaty, to może wszystko dać? Ale chodzi o to, żeby z Nim, z Bogiem, Ojcem przebywać i szukać Jego twarzy. Dlatego Bóg mówi, szukajcie najpierw Królestwa Mojego i mojej sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. Pierwsze rzeczy muszą być pierwsze. I coś jeszcze odkrywam w tym wersecie, jaki czytaliśmy przed chwilą. To jest Boża obietnica. Jeśli Bóg coś obiecuje, to stoi za tym słowem, na pewno tak będzie, na pewno to się wydarzy. Jeśli będziesz szukać Bożego Królestwa przed wszystkimi innymi rzeczami, czego szukamy? Tańszego kurczaka w hipermarkecie. Czego szukamy? Lepszego miejsca bliżej wejścia do hipermarketu dla samochodu. Czego szukamy? Krótszej kolejki w kasie w Tesco. Czy to są rzeczy, które szukamy, a za nimi wiele innych rzeczy szukamy naprawdę Boga? Jego twarzy, Jego oblicza, by się spotkać z Nim. Czy szukamy Jego, aby prosić? Czy szukamy Jego, aby dziękować? Czy szukamy Jego, by rozwiązał nasze problemy? Czy szukamy Jego, by z Nim poprzebywać, pomodlić się, być z Nim i Jego chwalić i dziękować i cieszyć się Jego obecnością? I nie ma dzisiaj czasu na to, by o tym mówić, ale jest wiele w Piśmie Świętym, w Biblii powiedziane, że jeśli będziemy radować się Bogiem, to da nam to, czego pragnie nasze serce. Ktoś potrzebuje jakiegoś przełomu w swoim życiu? Udanego życia, błogosławieństwa, pomocy? Bóg to wszystko ma. Ale jest jedna rzecz, aby szukać tego, co jest pierwsze, na pierwszym miejscu. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawej rzeczy. W Piśmie Świętym, nie wiem, czy wiemy, ale jest 500 wersetów na temat modlitwy. Dużo? No sporo. 500 wersetów na temat wiary. Trzeba wierzyć i modlić i wierzyć. O tym mówimy bardzo często w Kościele. I jest 700 wersetów na temat miłości. O, miłość wydaje się jeszcze ważniejsza. I uwaga, teraz uwaga, wszyscy mam nadzieję są przygotowani. Ponad 2000 wersetów na temat finansów i dawania. Czy to nie jest ciekawe? Jak dużo Pismo Święte o tym mówi? Pan Jezus mówił 38, powiedział przypowieści i aż 16 z nich mówią bezpośrednio albo pośrednio o finansach, posiadaniu i rzeczach materialnych. Czyli mówił o naszym życiu tu na ziemi. Więc chcemy dzisiaj mówić o takiej pierwszej zasadzie, o szukaniu Bożego Królestwa, o tym, o czym Jezus, kiedy był na tej ziemi, dużo mówił, o czym ta księga bardzo dużo mówi i o czym jest miejsce, aby mówić dużo w Kościele. Amen, tak? No tak, 50%. Postaram się modlić, aby Duch Święty przekonał wszystkich nas na 100%, byśmy wiedzieli, co jest najważniejsze, żeby być otwartym na wszystko to, co Bóg mówi. Są takie tematy, tak zwane tematy tabu i możemy mówić na wszystko, tylko nie na temat pieniędzy i seksu. W Kościele? Możemy mówić o duchowych rzeczach. Finanse, pieniądze są bardzo duchowe. Są związane z naszym życiem bardzo mocno. I dlatego chciałbym dzisiaj, byśmy mogli przez dalszy czas, przez chwilę powiedzieć trochę na temat właśnie finansów, na temat takich Bożych zasad. I pierwsza rzecz, o jakiej chcemy powiedzieć, to jest taka zasada, która ciągnie się przez całą ludzkość, przez całe Pismo Święte, powiedziałbym Stary, Nowy Testament, Stary Przymierze, Nowy Przymierze. Jest to wieczna zasada, zasada pierwszeństwa. Zasada pierwszych rzeczy. Biblia mówi o tej zasadzie w Starym Testamencie głównie często jako pierwociny albo dziesięciny. Pierwociny albo dziesięciny. Czyli co pierwsze,
tak naprawdę Biblia, Pismo Święte mówi, należy do Boga. I chcę zacząć może, kiedy będziemy mówić o tej zasadzie, w taki sposób, żeby przypomnieć nam, nie, niektórzy znają, a może wielu nawet nie zna, więc opowiem taką historię. Prawdziwe wydarzenie ze Stanów Zjednoczonych. Kongresmen Stanów Zjednoczonych, kiedy ze swoim synem poszedł do restauracji i kupił mu, co mu kupił? Cały talerz frytek, bo dzieci lubią frytki. Kupił mu oprócz tego jeszcze puszkę coli, bo dzieci lubią kolej frytki. Siedzą tam, no i ten kongresmen tato chciał tylko dwie rzeczy od tego syna. Łyka coli i udało mu się ją tam wziąć. I jedną frytkę. I kiedy chciał już sięgnąć po tę jedną frytkę, to syn zrobił tak. To moje frytki. I ten ojciec tak siedzi i myśli sobie, no ten mój syn jest naprawdę dziwny, nie rozumie, że ja mogę mu kupić całą stertę frytek. Mam tyle pieniędzy, żeby wykupić całą tą restaurację i wszystkie te frytki, jakie są w tym McDonaldzie, czy w jakiejkolwiek to jest restauracji, mogę mu kupić, a on nie chce, żebym wziął chociaż jedną. A dlaczego ja chcę wziąć tą jedną? Bo chcę z nim mieć relację. I tak przy okazji chcę tylko jedną wziąć. I tak myśli sobie, ale ten mój syn jest nierozumny i Bóg zaczyna do niego mówić. Mówi, a jak to jest z twoim oddawaniem pierwociny, tych pierwszych rzeczy, dziesięciny, dziesięcin? To mówi, Boże, masz mnie tutaj. Bóg jest w stanie dać nam całe sterty finansów, jeśli je będziemy potrzebować. A Bóg wymaga od nas, żebyśmy oddali, to i tak nie jest nasze, to i tak wszystko do Boga należy, oddali z taką wiarą pierwociny, pierwsze rzeczy, jakie przychodzą do naszego portfela, do naszego życia. Dziesięciny, a my często mówimy... Popatrzmy na Pismo Święte, na Boże Słowo. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, 2 werset. To są absolutne podstawy. Będziemy mówić o tym głębiej, więcej, szerzej na następnych niedzielach i w następne spotkania, ale dzisiaj to są całkowite podstawy. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, 2 werset, mówi tak, że wszystko, co pierworodne i u ludzi, i u zwierząt, wszystko, Bóg mówi, do mnie należy. Do mnie należy. To należy do Boga. Natomiast gdybyśmy czytali jeszcze 12 i 13 rozdział, werset tego samego rozdziału, to czytamy tam tak, wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera łono matki. Z każdego pierworodnego miotu bydła, który będziesz miał, samce należą do kogo? Do Pana. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego synów twoich wykupisz. Co tutaj mówi Bóg? Bóg mówi, to, co jest pierworodne, co jest pierwsze w twojej rodzinie, w każdej rodzinie, mówi to dla swego narodu wybranego, do Izraela, należy do mnie, mówi Bóg. I dlatego, że to wszystko należy do Boga, Bóg miał i ma pełne prawo, aby zrobić z tym, co należy do Niego, co chce. W Egipcie, zanim naród izraelski wyszedł z Egiptu, kiedy byli w Egipcie, w ziemi Goszen, Izrael i cały ten naród egipski w Egipcie, to Pan powiedział tak, że z każdego domu, z każdej rodziny zabierze do siebie, czyli będzie umarły, po prostu zabierze przez śmierć każdego syna, chyba że ten syn zostanie wykupiony. Jak zostanie wykupiony? Przez to, że baranka bez skazy zabiją i pomarzą tą krwią od drzwia, tak, czy futryny drzwi po jednej stronie i po drugiej stronie i nad proże tego wejścia. I jeśli będzie taki znak tej krwi z tego nieskalanego, czystego baranka, to Pan Bóg mówi, ominę ten dom i tam pierworodny syn nie zginie. Ktoś pamięta tę historię? Tak? Druga księga Mojżeszowa, czy księga wyjścia, czy księga Eksodus, jeśli ktoś dzisiaj jeszcze nie wie, o czym mówię, zachęca, by przeczytać w domu. I to, co bardzo ciekawe, to to, że Bóg zabrał wszystkich pierworodnych synów w Egipcie, ale żaden pierworodny syn tych, którzy uwierzyli Bogu i pomazali krwią te odrzwia, te futryny i nadproże, nie zginął. Teraz sobie wyobraźmy, czego to jest obrazem, czego to jest symbolem, co to przedstawia. Jeśli krwią pomażemy po jednej stronie,
i po drugiej stronie. I później pomażemy na górze i ta krew z góry skapie na dół. Czy to nie jest obraz krzyża? Bo to wskazywało na doskonałego baranka Jezusa Chrystusa, który miał zginąć za nasze grzechy. I teraz, kiedy Nowy Testament przychodzi, kiedy Jan Chrzciciel przychodzi, to mówi o Jezusie Chrystusie tak. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czyli co mówi? Mówi Jan Chrzciciel, to jest doskonały baranek, który jest wydany na śmierć, aby wykupić nas, grzesznych ludzi. Każdy z nas jest nieczystym barankiem. Każdy z nas jest nieczystołowcą, kiedy rodzi się na tej ziemi. I potrzeba świętego, czystego baranka, to jest baranek Boży, Syn Boży Jezus Chrystus, aby nas wykupić. Jeśli można tak powiedzieć, sam Bóg dał pierwociny i dziesięcinę ze swojego Syna Jezusa Chrystusa za nas, by nas zbawić. Tak? Amen? Czyli sam Bóg poświęcił jedynego, pierworodnego, czystego, nieskalanego swojego Syna, baranka Bożego. Co zrobił? Poświęcił go za nas, kiedy my jeszcze byliśmy w grzechu, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy nie znaliśmy Boga. List do Rzymian 5,8 o tym mówi. List do Rzymian 5,8 mówi o tym w bardzo ciekawy i bardzo wyraźny sposób. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za nas. Z wiarą Bóg Ojciec dał swojego Syna jako dziesięcinę, jako pierwocinę za nas, dla nas, bo wierzył, że my uwierzymy w Niego. I to nas uczy bardzo wiele na temat naszych pierwocin, dziesięcin. Uczy nas to, w jaki sposób mamy dawać dziesięciny Bogu. Mamy dawać nasze pierwociny Bogu. To, co przy nas... Mamy robić to, uwaga, z wiarą. Na samym początku, kiedy przychodzą finanse do nas, mamy dawać te pierwsze rzeczy, mamy to robić z wiarą, że otrzymamy Boże błogosławieństwo. Nawet to robimy, będąc tutaj. Niedziela to pierwszy dzień tygodnia. Pierwszy dzień po sabacie, pierwszy dzień, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał i niemalże będąc tutaj, poświęcamy cały ten tydzień. Poświęcamy ten czas, by spotkać się z Bogiem, spotkać się razem z Kościołem. To jest nasza dziesięcina, to jest nasza pierwocina dla Boga. Nawet Bóg to tak zrobił, że ten czas, który mamy, możemy poświęcić Bogu. Jeśli ktoś mówi tak każdego dnia rano, kiedy tylko wstanę, ja chcę szukać Boga, modlić się, czytać Biblię, to bardzo dobrze, bo to jest jakiś sposób, kiedy pierwsze rzeczy kładziesz pierwsze w swoim życiu. I nie dziw się, że Bóg ci będzie bardzo błogosławił. Nie dziwmy się, że Bóg będzie nam bardzo błogosławił. Bóg chce nam bardzo, naprawdę bardzo i bardzo by cię błogosławić. Jutro rano jest modlitwa o 6:30. Zapraszam wszystkich, którzy mogą, którzy chcą. Fenomenalny czas. Modlimy się rano, na początku przed dniem, 6:30. To nie jest wcale specjalnie rano, bo już niektórzy pracują, jak tu przychodzimy, już od 6:00, my dopiero 6:30. Taki przystępny czas. Więc każdy, kto chciałby, zachęcamy, by przyjść i się modlić. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pierwsze z pierwszego. Przysłowie Salomona 3:9-10 mówi tak. Czci Pana darami ze swego mienia i pierwocin wszystkich swoich plonów. Pierwocin to co pierwsze dostajemy. I 10 werset. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Czci Pana darami ze swego mienia. To jest przysłowie Salomona 3:9-10. I z pierwocin wszystkich swoich plonów, a będą twoje stodoły pełne. Czy ktoś chciałby jego stodoły by pełne? No widzę, nie bardzo, niewielu rolników jest. Dobrze, kiedyś mówiono o stodołach. Dzisiaj chodzi o nasze konta w banku, o nasze portfele, chodzi o naszą lodówkę, chodzi o naszą spiżarkę, chodzi o wszystko to, co mamy, wszystko, co Bóg nam daje, chodzi o wszystko to, czym Bóg nas chce pobłogosławić tu na ziemi, materialnymi rzeczami. Czy chcemy, by to wszystko było obfite? Wiecie, jakie jest dobre przeżycie? Kiedy nie możesz domknąć lodówki, bo tak dużo jest tam jedzenia. Studenci to znają wtedy, kiedy przyjeżdżają z wałówką do Warszawy. Albo wtedy, kiedy mamy talony przed świętami i słuchajcie, taki duży kosz pierwszy raz na jakiś czas i nie można, nie można zamknąć. Bóg chce tak nam błogosławić, że nie będziesz mógł
zamknąć tego, co masz, bo będzie to tak obfite. Ale Bóg mówi, by czcić Pana z pierwocin, z dziesięcinami, tak? A teraz może tak, tak bardzo prosto, bardzo prosto. To jest też Boża obietnica, ona na pewno się wypełni. W Starym Testamencie naród izraelski zdobywał ziemię obiecaną i pierwsze miasto, jak miał zdobyć to miasto, ktoś powiedział głośno, Jerycho, a drugie miasto to Aj. Więc zdobyli pierwsze miasto i Bóg mówi tak, całe złoto z tego miasta do mnie należy, oddajcie mi na ofiarę. I był taki człowiek Achan i nie chciał dać na ofiarę, pamiętamy? Nie chciał dać na ofiarę. Tak? Za chwilę coś będzie bardzo ciekawego, bo chcę prosić jedną osobę, by powiedziała krótkie bardzo świadectwo z tego, co Bóg robi. Jeszcze może chwileczkę z grania, dobrze? Jeszcze chwileczkę. I kiedy było Jerycho, to zdobyli pierwsze miasto i następne chcieli zdobywać Aj i ponieśli porażkę. Dlaczego? Tylko dlatego, że nie oddali Bogu dziesięcin, pierwocin, tego, co było pierwsze. Ponieśli klęskę pod Aj? Ponieśli klęskę pod Aj. Innymi słowy, kiedy dajemy, oddajemy Bogu dziesięciny, wszystko, co zostaje, jest bardzo błogosławione. Ale kiedy zatrzymujemy to dla siebie, to, co ma być błogosławieństwem od Boga, może stać się przekleństwem. Chcę prosić Maćka, aby powiedział świadectwo z tego, w jaki sposób on doświadcza Bożej łaski, Bożej mocy, tak? Jeśli chodzi właśnie o pierwocin dziesięć. Chwała Bogu. Więc tak, moje świadectwo, moja historia właśnie jest adekwatna do tego, o czym mówi pastor i dotyczy tego przyjemnego aspektu życia, finansów. Lubimy finanse, prawda? I tak, razem z żoną, jak zaczynała się nasza podróż z Jezusem Chrystusem, to początkowo tak nie ufaliśmy we wszystko, co nam było mówione. No taki syndrom początków, że się nie do końca wierzy we wszystko. Ale no tak, no, z każdym tygodniem, z każdym dniem słyszeliśmy o tym, że dziesięcinę trzeba dawać, że to wszystko należy do Boga, że trzeba przede wszystkim szukać Boga na pierwszym miejscu. No i poznając w międzyczasie lepiej pastora, zauważyliśmy, że pastor zawsze jak coś nam mówi, to mówi to dlatego, że chce dla nas dobrze. To potwierdzam, potwierdzone info. Także zaufaliśmy i tak z żoną postanowiliśmy, słuchaj, każda wypłata, co nam przychodzi, czy to w gotówce, czy na konto, od razu szybkie rachunki w pamięci, 10%, od razu przelew, tytuł dziesięcina, poszło. Super. I właśnie polecam, żeby to było na początku, tak jak to mówił pastor, bo pod koniec miesiąca, jak człowiek sobie przypomina, dziesięcina, tak wchodzę na konto, ale z czego? Nie ma. Dlatego polecam właśnie, żeby na początku miesiąca. Jak tylko przychodzi przelew, to jest dla mnie informacja. Patrzę tak, o, przyszło? Dobra. Dziesięcina poszła. Okej, okay, gotowe. I uwaga, od półtora miesiąca mam nową pracę. Jestem spedytorem międzynarodowym. I moja wypłata w dużej mierze, a właściwie głównie, zależy od tego, ile wypracuję. Ile zleceń nabiję i tak dalej. I początkowo myślałem, że nie będzie łatwo. Teraz jestem na takim okresie próbnym. I żeby przejść na okres niepróbny, trzeba spełnić jakieś warunki. No, okazało się, że spośród 20 osób, z którymi zaczynałem, mam najlepsze obroty. Mam już stałych klientów. Podsyłają mi super zlecenia. Także mój team leader, czyli człowiek, który się mną opiekuje i mnie wdraża, tak patrzy na mnie, tak... Za rok będziesz zarabiał tyle, co ja. A zarabia tyle, że nigdy nawet nie myślałem, że będę tyle zarabiał. To są kwoty pięciocyfrowe. I właśnie to potwierdza to, że Bóg chce dla nas dobrze. Zaufaliśmy, oddajemy dziesięcinę od razu, jak tylko przychodzi przelew. I mam już stałych klientów, stałe zlecenia. Do tego mówią mi wszyscy w pracy, co robić, żeby jeszcze więcej było tych jednostek finansowych. W tym tygodniu będę zakładał działalność gospodarczą. I jak widać, wszystko się kręci. Idzie do przodu. Polecam. Chwała Bogu. Takich świadectw wśród nas jest o wiele więcej. Jest mnóstwo.
Ale chciałem, by Maciej powiedział, ponieważ on doświadczył tego w ostatnim czasie, doświadczył, że zaufał Bogu. Zaufał Bogu, tak? Że to, co robi przelew dla Bożego domu, dla Kościoła, to w niesamowity sposób Bóg wynagradza. I czasami my myślimy i pytamy się tak, no dobrze, 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 ale, mamy dużo ale, tak? Na temat ale będziemy mówić w następnej niedzielę. Ale myślimy sobie, ale przecież mnie nie stać na dawanie dziesięciny. Znam wielu ludzi, wiele lat już, zawsze są dwa rodzaje świadectw. Świadectw tych, którzy dają dziesięcinę i mówią, że są bardzo błogosławieni w sferze finansów i nie tylko, w życiu w ogóle. I tych, którzy ciągle mówią świadectwa takie negatywne, mnie ciągle jeszcze nie stać na dawanie dziesięciny. Wszystko mi się wali, mi nie starcza od pierwszego do pierwszego. Jest ciągle ciężko, jest ciągle trudno. Nie wiem, jak to się dzieje, czy wiem, to jest przez wiarę, że dajemy Bogu, a Bóg błogosławi wszystko to, co zostaje. Mam przyjaciela, jest biznesmenem. Mówi, wiesz co, Michał, mnie to nie stać na niedawanie dziesięciny, na oddawanie pierwociny. Bo kiedy próbowałem tak sobie coś zatrzymać, to tak mi z tym biznesem było, to tak się niebezpiecznie zrobiło, mówi, mnie nie stać na nieoddawanie dziesięciny. Ale kiedy zaczynamy to robić, zaczynamy doświadczać Bożego błogosławieństwa. Zachęcam, byśmy mogli, nie teraz będziemy to czytać, ale w domu jest takie miejsce jak Księga Malachiasza, 3 rozdział. I w tej księdze Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę i przynieście całą dziesięcinę do mojego domu. Czemu Bóg mówi, aby wystawić go na próbę? Bo Bóg chce, mówi, spróbuj i zobacz, jak będę bardzo ci błogosławił. Bo nam jest trudno w to uwierzyć, że to naprawdę działa. Nie to, że naprawdę działa, to Bóg działa, że Bóg naprawdę tak działa. Tak? Mamy wiele świadectw. Dzisiaj nie ma czasu, bo niech opowiadać, ale chcę powiedzieć, czasami myślimy sobie tak, no, ja mogę dziesięcinę posłać do wielu różnych miejsc. Znam i taki kościół, i taki kościół, i taki, i taką misję, i taką misję, i taką misję. Ja mówię, super, możesz błogosławić oprócz swojej dziesięciny i taką, i taką, i taką, jeszcze takich, takich ludzi, jeszcze kogo tylko możesz. Ale Pismo Święte mówi, by dziesięcinę znosić do Bożego domu, tam, gdzie jest moja duchowa rodzina, mój duchowy dom, tam, gdzie się karmię duchowo. Innymi słowy, to tak byśmy poszli do McDonalda, ale zapłacili w KFC. No czy nie jest dziwne? Albo idziemy do KFC, a mówimy, nie, w McDonaldzie zapłacił. Tam, gdzie się budujemy, tam, gdzie się karmimy, tam, gdzie jest nasz duchowy dom, tam chcemy przynosić te pierwociny, te dziesięciny, tak? Jeśli rozłożyłbym tak przed nami, nie wiem, 5 banknotów, 100 złotych i powiedziałbym, no to które to jest pierwociny, które to jest pierwsze? Pierwsze, które do nas przychodzą. Pierwsze, które do nas przychodzą. Jeśli zrobimy to na początku, przed wszystkimi innymi naszymi zobowiązaniami, rachunkami, zobaczymy takie błogosławieństwo, jak Bóg będzie błogosławić to wszystko. Wiecie, mamy, powiedziałem, mnóstwo świadectw, dzisiaj nie będziemy ich mówić, ale chciałbym, byśmy mogli teraz mieć taki czas za chwilę modlitwy. Zapraszam, żebyśmy mogli tak spędzić dobry czas jeszcze na modlitwie i żebyśmy zapamiętali tą jedną szczególną rzecz, że to, co pierwsze, ma być pierwsze. I to, co pierwsze, jeśli będzie pierwsze, Bóg będzie błogosławić. Bóg chce błogosławić nam. To chodzi o to, że Bóg chce błogosławić tobie, mi, każdemu z nas. I za każdym razem, kiedy my się wyłamujemy spod Bożych zasad, Bożych praw, to my sami ściągamy na siebie problemy, trudności, kłopoty. Powiedziałem, że pieniądze są bardzo duchowe, ponieważ są związane z naszym sercem. Pytanie jest takie bardzo ważne, czy to pieniądze mają nas, czy my mamy te pieniądze. Kiedy pieniądze mają nas, to nie jest nam trudno dawać dziesięcinę, oprócz tego jeszcze siać, błogosławić innych ludzi, projekty, misje, różne rzeczy. Jesteśmy gotowi, by to robić z radością. Ktoś powie, no ale no, to chyba Stary Testament, ta dziesięcina. Ha, super, przyjdź następne niedzielę, będziemy dalej o tym mówić. Ale powiem tylko taką rzecz. W Księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, tam gdzie jest powiedziane przynieść całą dziesięcinę do Bożego domu, jest powiedziane, Bóg mówi, ja Pan nie zmieniam się. Innymi słowy, przez to, że w Starym Testamencie było powiedziane nie cudzołóż, to znaczy, że dzisiaj nas nie obowiązują te zasady, by teraz można cudzołożyć? Czyli w Starym Testamencie było powiedziane nie zabijaj,
To znaczy, że dzisiaj już możemy, tak? Widzimy, że to nie ma sensu. Że pewne Boże prawa, Boże zasady były przed zakonem, nawet przed Starym Testamentem, kiedy powstał. Są odwieczne. Tak jak prawo siania i zbierania, o którym będziemy mówić w następnych niedzielach, tak samo i prawo pierwocin i naszych dziesięcin jest prawem, które Bóg nam dał, które zawsze działa i wszędzie, bez względu na ilość finansów, jakie przychodzą do naszego życia. Bez względu na to, czy mamy pracę, czy nie mamy pracy. Bez względu na to, czy jesteśmy uczniami, studentami, czy biznesmenami. Bez względu na ilość tych finansów. Od 10 zł, pierwocina, dziesięcina, to jest pierwsza złotówka. Od pierwszej złotówki dziesięcina to jest 10 groszy. I może mówić, śmieszne. Od 10 zł? Od wszystkich finansów, które Bóg kładzie w nasze ręce. Kiedy zaczniemy oddawać, bo to nie dajemy, to oddajemy, to i tak należy do Boga, oddajemy dziesięcinę, to co robimy? Zaczynamy żyć według zasad, jakie Bóg nam dał, aby nam błogosławić. Powiem wam coś, Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, bo Bóg je ma. Kościół nie potrzebuje naszych pieniędzy, bo Bóg ma dla Kościoła finanse. To my potrzebujemy błogosławieństwa. To my potrzebujemy nauczyć się życia wiarą. To my potrzebujemy zaufać Bogu absolutnie całym naszym sercem. Całym naszym sercem. Więc potrzeba wiary, aby złożyć zapas, by był w Bożym domu. Ktoś takie zdał pytanie, dlaczego Bóg wymyślił te pierwociny i tą dziesięcinę? Żeby móc nam błogosławić. Żebyśmy uczyli się podstaw wiary. To są podstawy wiary. To, czy mówię, to nie mówię o głębokich rzeczach duchowych, to mówię o podstawowych rzeczach, o których uczymy każdą osobę, która przychodzi do nas do kościoła i chce przyjąć chrzest u nas w kościele. Tak? Potwierdzenie jest, tak? Z zewnątrz. Strzelają na wiwat, że to są naprawdę, ja prawdę to mówię. Że to są pierwsze rzeczy każdej osoby. Kiedy mamy spotkania, tych, którzy chcą stać częścią Kościoła, członkami Kościoła, chcą przejść przez DNA naszego Kościoła, to tak jak mówił właśnie wcześniej Maciej, wiele o tym mówimy. To są początkowe rzeczy, to są podstawowe rzeczy, to jest nauczanie ABC chrześcijańskiego życia tu na ziemi. Dlatego z całego serca zachęcam nas do tego, żebyśmy na te rzeczy spojrzeli bardzo poważnie. Dlaczego o tym mówię? Bo Bóg chce nas błogosławić. Za chwilę będziemy się modlić, ale takie pytanie, czy chcesz mieć obfite życie? Czy chcesz mieć naprawdę, naprawdę obfite i błogosławione przez Boga życie jeszcze tu na ziemi? A może jest tak, że potrzebujemy coś Bogu wyznać i coś zacząć robić? Może jest tak, że potrzebujemy coś zmienić w naszym myśleniu, planach, w naszym budżecie? Zachęcam, byśmy mogli powstać, teraz będziemy się modlić. I będą dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie jest bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy nigdy, nigdy, nigdy swojego serca i życia Jezusowi nie powierzyli. Mówisz tak, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę, że On umarł za moje grzechy, wierzę, że On jest Zbawicielem świata, wierzę, że włożono koronę cierniową na Jego skroń, że przybito Go do krzyża, Jego ręce, Jego nogi przybito do krzyża i cierpiał tam na krzyżu. Mówisz, wierzę, że cierpiał za mnie, za moje grzechy. Ale mówisz też tak, nigdy tak naprawdę swojego życia Bogu nie oddałem. A chcę Jemu dzisiaj poświęcić moje serce, moje życie. Jeśli jesteś to tutaj wśród nas, mówisz, chcę moje życie poświęcić Bogu. Chcę, aby Jezus mnie zbawił dzisiaj. Chcę zdecydować się dla Niego. To jedną rzecz, jaką chcę Cię prosić, to, żebyś po prostu dał znać tym Bogu. Żebyś powiedział w sercu, Boże, to ja. Zachęcamy do tego, żebyś nawet mógł podnieść swoją rękę na znak tego przed Bogiem. Boże, to ja chcę moje serce Bogu powierzyć.